Okej. Troszkę popatrzyłem sobie na te umiejętności, na te drzewka u obu bohaterów i no i wychodzi na to, że z Diaza, czyli naszego głównego bohatera, mamy takiego bardziej supporta, możemy z niego zrobić. Mamy cztery ścieżki, mamy Combat Medic, nie brałem jeszcze żadnej umiejętności tak przy okazji, zaraz będziemy brali. Surgeon, czyli taki bardziej chirurg, paragon i strategist, czyli te po prawej stronie to są takie bardziej taktyczne, dotyczące walki, a te po lewej bardziej takie od leczenia, od supportowania drużyny, tak? I combat medic się wydaje taki bardziej grupowy, a surgeon taki bardziej nastawiony na jeden cel i mocniejsze po prostu leczenie wtedy jest. Myślę sobie, pójdziemy właśnie chyba w tą stronę leczenia u Gabe'a, bo nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś support, a naprawdę wydają się przydatne te umiejętności. No już tam trochę miałem gdzieś te problemy. Obrywałem trochę w pierwszej misji. A jeśli mają być jeszcze walki z bossami, to myślę, że te skille się przydadzą. Więc tu mamy pierwszą umiejętność. Command jest domyślnie u niego wybrana. Czyli co? No leczymy, kiedy zabijemy jakiegoś przeciwnika, leczymy sojuszników za 4% ich maksymalnego zdrowia. A teraz sobie weźmiemy Steam. Czyli lecz konkretnego bohatera, sprzymierzeńca za 100 punktów zdrowia. Bierzemy to. Za jeden punkt akcji będzie i 3 tury będzie się odnawiać. Na pewno się przyda. Także tu i teraz mamy do wyboru co? Mamy Steam Grenade Mastery. Pasywka, która zmniejsza nam cooldown granatu Steam. Tego leczącego granatu. Ale mamy też zwiększenie mocy naszego pasywnego leczenia do 7% i mamy inną pasywkę jeszcze, że cel, który ma poniżej 50% zdrowia, dostanie leczenie silniejsze o 100%, czyli co, no z tego nam się zrobi w zasadzie 200 punktów życia, tak, przywracanie. Ja myślę, że weźmiemy to, to naprawdę brzmi bardzo mocno. Okej, no to mamy oba punkty wydane. W takim razie super, powinno nam to mocno pomóc. No i teraz przejdźmy do Sida, który się wydaje takim bardziej tankiem, bo mamy tutaj nawet umiejętność Intimidate, czyli w zasadzie takiego taunta, tak? Taką drwinę. Wrogowie w zasięgu 10 metrów wyjdą ze swoich osłon i mają przerywane akcje. Wydaje się to bardzo solidne. W ogóle ta, tak przyjrzałem to umiejętności, to ta, w ogóle ta prawa strona się wydaje ciekawa. I ta lewa też po części, głównie chodzi mi o te dolne umiejętności. Paladyn i Assault. Paladyn bardzo ma fajną zdolność na końcu. Podniesienie wszystkich sojuszników w zasięgu 10 metrów. No silne, silne. No na wypadek gdybyśmy... Gdyby prawie nam cała drużyna padła, to wydaje się bardzo przydatne, ale tutaj weźmiemy chyba na razie ten Intimidate. Jeden punkt akcji to tylko kosztuje. I teraz mamy co? Executioner. Kiedy ta jednostka trafi przeciwników, którzy mają poniżej 50% życia, o, zadaje 30% więcej obrażeń. Fajne, fajne. A tu? Aha, ta jego szarża ma cooldown mniejszy o jedną turę. O, tutaj mamy... Kiedy zabijemy przeciwnika tą szarżą, to dostajemy jeszcze 20% więcej obrażeń i redukcję do obrażeń otrzymywanych. Czyli no tak, przydatne, bo tak podbiegniemy wtedy bardziej we wrogów, tak, tą szarżą, więc też przydałoby się mieć jakąś ochronę, ale myślę, że weźmiemy Executionera, to brzmi bardzo solidnie, duży procent. Takie praktycznie już dobicie osłabionego przeciwnika. Dobra, to mamy wszystko wydane. No i mamy jeszcze ekwipunek. Zaraz cofnijmy sobie. No właśnie, mamy kolorki. Mamy co? No, od koszulę możemy zmieniać. No proszę, ale bajer. Mamy też modyfikację broni. No właśnie, tu już coś nam wtedy dropnęło z tej skrzynki, czy tam za misję dostaliśmy. I mamy dwie opcje. Możemy sobie zwiększyć szansę na krytyk o 5% albo dodać pasywną umiejętność. Overwatch tej jednostki zdaje 15% więcej obrażeń. O, to brzmi lepiej niż 5% więcej krytyka.
Myślę, że weźmiemy to, bo często z Overwatcha się będzie korzystać. Solidny upgrade. Magazynków nie mamy. Celowników też nie. Okej, tutaj też nic nie mamy. No i kosmetyka. Możemy sobie nawet broń przemalować. Czerwona, ho, nawet wzory tam jakieś były, widziałem. Rodzaj metalu, z połyskiem pewnie i tak dalej. Tu jakieś wzory właśnie są. Ale bajer. Dobrze, żeby tutaj z tym kolorowaniem za dużo czasu nie zajmować. Ja tylko może wiecie co zrobię? Weźmiemy sobie, jakoś go pomalujemy. A tu co mam? Hełm możemy modyfikować też i ukrywać ewentualnie, żeby twarz zawsze widzieć postaci. Dobra, ale żebyśmy wiedzieli, że na polu bitwy, że to jest nasz support, to damy go jako takiego może białego bardziej, co? Biało-czerwonego może? Polska drużyna będzie. Niech będzie tak. A metal? To paskudnie wygląda. Nie, no niech będzie tak. A naszego taunta, o, też ma jakieś ulepszenia do broni. Tu nic, magazynki ma. 7% tylko celność zwiększa, a zabiera jeden ten magazynek, to nie bardzo mi to pasuje. Myślę, że zostaniemy przy defaulcie. O, 50% silniejsze krytyki, fajne. No oczywiście, że bierzemy, bo to oczywiście lepsze. Pytanie, czy możemy jakoś sprzedawać te nieużywane komponenty, czy coś z nimi robić innego. Dobra, to pomalujmy sobie go jeszcze. Nie broń, tylko pancerz Seedowi zmienimy, bo jest jakby takim naszym tauntem. To co by tu pasowało na taunta, co? Może dobra, nie, no żeby teraz za dużo czasu nie marnować, to może być, to jest nasz zielony taunt na razie, niech będzie tak jak jest. Okej, no to chłopaki dostali małe upgrade'y, umiejętności wzmocniliśmy. No i na razie mamy tylko nadal dwóch członków. To jedziemy z misją w takim razie. Są w nagrodę za tą misję jakieś mody. Dostaniemy też czwarty mod, jeśli wykonamy ten bonusowy cel. Dobra. No to jedziemy z tą misją w takim razie. Musimy, żeby wykonać bonusowy cel, ani razu nie paść. No zobaczymy, czy to się uda. Co tu jeszcze możemy sprawdzić? Ekwipunek, tak? Edit. Aha, możemy sobie jeszcze tak ostatecznie potwierdzić. No dobra, to wszystko jest raczej ok, możemy jechać. Aha, ktoś nie ma moda założonego. No to chodzi pewnie o Seeda, bo żeśmy tego jednego nie instalowali. Nie bardzo mi się podoba to ograniczenie zmniejszenia ilości amunicji, bo jednak przeładowuje się z tego co widzę dosyć często. Our best bet for gears is Echo 5, a mop-up unit stationed nearby. Let's pay him a visit. Okej, będziemy rekrutować ludzi w takim razie, misja. Do Echo 5 się wybieramy. This whole platoon for our little grub hunt. That won't go down easy. Don't you worry. Been working on my recruiting pitch. Yeah. That's what I'm afraid of. Up ahead. Okay, cupcakes, listen up. Everybody in one piece? We're looking for Echo 5.
That's us, sir. Grubbs just ambushed our unit half a click up the road. Came out of nowhere. All right, you're with us now. Let's go find your people. Sure as hell hope there's a squad left to recruit. No. To co, mamy czwórkę, tak? No mamy, mamy. Let's check out the ambush site. Okej, sprawdzamy miejsce zasadzki. No fajnie, mamy nowych członków drużyn, to byście są tacy poboczni żołnierze. Pasywka, co ty masz? Kiedy ta jednostka strzela, dostaje stack efektu Anchored. Można maksymalnie 3 staki. Aha, jeśli się nie ruszymy z miejsca, tak? I będziemy strzelać cały czas z tej samej pozycji, to nam się stopniowo będzie zwiększać się będą obrażenia i celność. Bo to jest taka jednostka, widzę, heavy. Ciężkiego kalibru, bo ma minigun w ręce. Dobra, to na początek, chłopie, podbiegnij może. Nie wiem, czy aż tutaj, może tutaj, co? Na razie tak, a ty co masz? Level 1 scout. Bez pasywek. Scout, to mi się kojarzy, że ty będziesz bardziej. O, może niewidzialność włączać. Do czasu następnej tury będzie ukryta. Ale jak się ruszy albo użyje umiejętności, to ją zobaczą. No dobra, podbiegnij może tutaj. Okej, są przeciwnicy. Dobra, Diaz, nasz leczniku, weź na razie może podbiegnij tutaj. Już wiem, o co chodzi z tym, że czasem dalej można podbiec, bo oni robią taki wślizg, jak podbiegają pod osłonę i tak jakby skrócają sobie troszeczkę wtedy dystans i można pociągnąć troszeczkę dalej ten jeden ruch i wykorzystać mniej punktów akcji. Bardzo fajna sprawa. Dobra, a naszego taunta damy może tu koło niej. Dobra, a ty, nasz heavy. No właśnie, trzeba by go jakoś wykorzystać, żeby on za często się nie ruszał. No tu nam brakuje. Wiesz co, może podbiegnij tu na razie. Diaz, a ty weź Overwatcha, jakby oni chcieli coś kombinować w tym momencie. Dobra. Trochę żeśmy go podrapali. Dwa overwatche mają odpalone. Scout, czy tu masz ten pistolet? Masz. Przydałby się przerwać ten jeden overwatch. Czy jest jakaś szansa, żeby to zrobić stąd? 57%. 55. Próbujemy? A spróbujmy. O, udało się. Dobra, nasz taunt. Misiek, weź ty, zrób to tak. Podbiegnij może tu. Albo tu. Tu jest jeszcze skrzynka, kurczę. Na razie tu. Jaką masz teraz celność z tej odległości? A może granat, bo oni się tak fajnie ustawili. Throw grenade, o, bardzo fajnie. Zobaczcie, że tu można, im bliżej epicentrum są wybuchu, tym więcej obrażeń otrzymują. Można to bardzo fajnie wymierzyć teraz. Tego zabijemy. Może tak, zróbmy.
Dobra, i teraz tak, weź przełącz się na normalną broń i weź ten 82, 64, no dobra, 82, weźmy 82. Okej. Diaz, weź, zobaczmy, dokąd ty masz jedną turę. Tutaj możemy podbiec, albo aż tu. A do tego nie podbiegniemy. Podbiegniemy, kurczę. Troszkę ryzyko to jest, ale wiecie co? Spróbujemy. Damy egzekucję. Ale zaraz. No właśnie, a sprawdźmy, czy jak mają pozostali, ten nasz heavy ma 3 punkty akcji, czy dostanie 4, jak zrobimy egzekucję? Trochę... O kurde. Tam się pojawił następny. Trochę zaryzykowałem. O, ale dostaliśmy. No to nasz heavy, niech sobie podbiegnie. Nie wiem, czy aż tutaj. Czy grać bardziej agresywnie. Dobra, podbiegniemy aż tu. Spróbujemy takiej większej agresji, co? I też ma granat. Tego byśmy zabili. Ale myślę, czy zużywać granat w tym momencie. Na jednego gościa. Trochę to się nie opłaca chyba, co? 80% szansy na tego. A jak ten wyżej? 77, 51, 48 tylko na tym. Dobra, to weźmy może z tego. Uch, całkiem go rozpieprzyło na kawałki. Dobra, ty mała, powiedz mi, jak u ciebie z celnością, 62%, dobra, strzel. Niech to w mordę, a tak, 26, o, ale mogę go teraz naszym tankiem wykończyć, egzekucja, i dostaniemy jeszcze punkty akcji. Bomba. To dajmy Overwatcha. O tako. Żebyś się nie ruszał. Ty masz teraz 2 punkty akcji. I myślę sobie tak. Zasięg masz... Nie wiem, jak będzie z celnością stąd, z tej odległości. No ale podbiegnij. No i zobaczmy. 42%. A z pistoletu? 90. Wiecie co, spróbujemy chyba tych 42%, tak myślę. Wow! Ona ma shotguna. No ale dobrze poszło, dobrze poszło. I ty masz jeszcze jeden punkt, Diaz. To wiesz co? Panie Diaz, weź za osłonę podejdź. No i zobaczmy, co się stanie. Wow. Ale to jest świetne. Widzieliście, jak Heavy rozwalił osłonę? Dobra, 2 Overwatcha rozstawili. Diaz, 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 kurczę, myślę... Ty się wychylisz i dostaniesz po pysiu. Ty masz cooldown na tym, okej, okay, ale... Masz tank może użyć. Nie, on... On tego nie ma, cholera. Nie ma disabling shota. 78% szansy.
Może lepiej już po prostu strzelić do niego normalnie? No właśnie. A może i nie, bo tylko 42%. To nie, jednak spróbujmy tego disabling shota. A jak na tym drugim kolesiu? 59. No nie, musimy w tego. Interrupted jest. No powiedz mi, czy dobiegniesz do skrzynki? Nie bardzo. Ready. Diaz, weź strzel do niego. Może z tego raz. Dobra. Teraz tak, weź go wykończ. Trochę ryzyko, co? Zastanawiam się, bo nie wiem, czy tam więcej ich nie wyskoczy. Dobra. I teraz możemy chyba do skrzynki naszym tankiem podlecieć. Dobra, weźmy tą skrzynię. No i teraz tak, ty się wychylisz i oberwiesz, dlatego... Czy ty możesz jakoś tędy? Możesz. O, tutaj oberwiesz. Ale możemy zrobić tak. I strzelaj stąd. 60%. A niech to amunicja. A z tego? O. Pięknie. Czysto już? Ale numer. Tu jest jeszcze skrzynia. Dobra, skocz ty tutaj. Czy jeszcze jakaś tutaj na początku? Nie, to mamy dwie zwykłe skrzynki zabrane. Gdzie? O kurde, tu jest niebieska skrzynia. Jakaś rzadka chyba. Dobra, ale trzeba by się przegrupować, myślę, powoli. Chodźcie wszyscy krokami małymi do przodu. Diaz, czekaj, jeszcze ty nam, skaucie, podbiegnij blisko. Ready. Okej, i Diaz, nie wiem, tam od razu się pakować nie bardzo. Może tutaj. Grubbs caught these gears by surprise. We'll bring their tags home at least. Cholera. Weź tutaj bliżej tej skrzyni. Here comes trouble. Grubbs, 12 o'clock. O kurczę, ile ich będzie. Dobrze, że te granaty jeszcze mam. Ale się fajnie ustawiają. O cholera. Czy ja mogę to teraz zamknąć? Ja mam Steama na nim, kurde. Trzeba by tego heavy ustawić dobrze. Dajmy mu na razie Overwatcha. Diaz, weź tą skrzynię. Póki jeszcze mamy czas. Świetnie, rzadka skrzynka. Teraz tak, bo ty jesteś naszym lecznikiem, więc wróć może tutaj. Albo nie, zostań tutaj. I też damy ci Overwatcha w tym momencie. Pilnuj może tej strony naszego tanka. Dajmy koło Diaza. A ciebie może jakoś tędy, co? Zaraz, zaraz, od tej strony jakbyśmy
Dobra, i też Overwatcha w tym momencie. O tak o. No i zobaczmy, co się stanie. Ja pierniczę, ale ich wyłazi. Pięknie, pięknie, żeśmy ich rozstawili. A niech to. Myślałem, że nie dobiegną jeszcze. O kurczę. No nieciekawie, nieciekawie. Trzeba by jeszcze tą dziurę zamknąć. Ja pierniczę i dwa Overwatche. Dobra, masz Heavy. Co nasz Heavy może tutaj zdziałać? Czy ty masz granat? Masz. A jakbyśmy tam rzucili? Dobra, rozwal tych trzech, bo ten Overwatch nam przeszkadza. Dobrze, i teraz tak. Egzekucja nie bardzo. Czy mam disabling shota, żeby nie? Tamtego nie trafię chyba. Trzeba by strzelać normalnie w tym momencie, chociaż... Zaraz, uwolniliśmy Diaza, uwolniliśmy tego. Diaz, czekaj. Ty masz granata na cooldownie, ale... Moglibyśmy pobiec, zrobić egzekucję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zastanawiam się. A zróbmy, zaryzykujmy. Co się dzieje? O co tu chodziło? To jak on jest blisko i coś się przy nim wykona, to ona zaatakuje, tak? Od razu, o cholera. No dobra, ale i tak możemy to zrobić. Trochę ryzykuję w tym momencie, no ale... Co zrobić? Mamy jeszcze... Bayonet Charge. Czy to na nim zadziała? Bo pojawia się taki wykrzyknik i nie wiem, czy to znowu nie zaatakuje czasem. Zwykły strzał. Zwykły strzał go zabije. Dobra, rozwalmy tego normalnie. Teraz nasz Heavy. Co nasz Heavy mógłby zrobić? No rozwalić tego chyba. Bo nam Diaza blokuje. Teraz rozwalmy tego. Szkoda, że nie mam teraz na kim wykonać egzekucji. Nasz Heavy wytrzyma trochę więcej pewnie niż Scout obrażeń, więc wystawmy go może jakoś. Tego Overwatcha, żeby nas tutaj trafił. O! O to mi chodziło. Jak jest teraz z celnością u ciebie? 63%. No tak, ale ten jest blisko, gnojek mały.
Tak, ja nie mogę nic zrobić. Jak ja się ruszę, to ten mnie ugryzie w dupala. Dobra, to spróbujmy go zabić. Dobra. Spróbujmy z bliska gościa rozwalić. Mamy 3 punkty akcji, powinno się udać. Jest! I możemy odnowić sobie akcję. Świetnie, egzekucja od razu. Świetne są te egzekucje, naprawdę mi się podoba ta mechanika. Ty masz Steam Grenade, ale możesz też uleczyć, właśnie, moglibyśmy uleczyć tutaj Sida. Za 200 powinno go uleczyć, tak? Bo ma chyba poniżej połowy. Ale na razie wykończmy te gówna. Może jednak go uleczmy. Dobra. No i ciebie rozwalmy. Tylko trzeba by jeszcze zamknąć tą dziurę. A tak się zastanawiam, bo poziomy się dostaje też za ilość chyba zabić ma wpływ na punkty doświadczenia i egzekucji. To może jakby się czekało, aż wyjdzie ich więcej z tej dziury. Można w ten sposób może farmić te levele? Nie wiem, tak się zastanawiam. Na razie dajmy Overwatcha. A ty, Seed, czy ty masz granat jeszcze? 5 tur do odnowienia. Weź za osłonę na razie. Pójdź. No i nasz Heavy. Przydałoby się ich jakoś zgrupować, żeby tym granatem się podleczyć. Weź, chłopie, tutaj. No, wyłażę. Nasz skurczybyki, no. Trzeba to zamknąć jednak. O kurczę, nie, no ja widzę, że my tu musimy się bronić tutaj w środku i czekać cierpliwie. Ale rzeź. Ile tego biegnie? Matko Boska. Trzeba się zgrupować koniecznie. Dobra, nasz scout. Czy ty masz granat, kochana, czy ty masz granat? Cholera. Nasz heavy powinien mieć... Nie, też ma cooldown. No to jestem w pupie trochę. Dobra, idź tutaj. Ty masz granat, no właśnie. Weź to zamknij. Bomba. Nasz heavy niech tutaj chłopakom pomoże. Żebyś nie trafił Diaza. O cholera! No Bosko, temu spudłował, a trafił naszego. No co za żenada. No z pistoletu go zabijesz? Tak średnio. Ale dobra, wszedł krytyk, na szczęście. Na szczęście, okej. Okay. Weź przeładuj to. Albo może, wiesz co, daj Overwatcha. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, przeładuj. No tak, zapomniałem, że muszę się tu uwolnić. Niech to szlak.
Ale lipa. No i co teraz? Muszę go normalnie wykończyć. To może z tego, co? Nie. Dobra, ustaw się tu. Przeładuj. Ty chodź. No właśnie, gdzie? Może tutaj? Trochę ich zgrupujemy dziwnie. I weź ulecz tutaj wszystkich, póki jeszcze możemy. Bomba. No i też przeładuj. No i zobaczymy. Nie powinni jeszcze dobiec do nas, nie powinni, tak mi się wydaje. Aż prosi o granat. Ale żadnego chyba nie mamy teraz. Czy ktoś ma granat już dostępny? Ty masz, o, zajebiście. Świetnie, świetnie, ale czekaj. Najpierw zajmij pozycję tutaj. I teraz. Wow, możemy pięciu zdjąć. No pewnie. Bez zastanowienia. Coś pięknego, coś pięknego. Okej, teraz damy ci Overwatcha. Keep and watch, okej. Diaz. Nie, najpierw nasz Heavy. Czy masz disabling shota? No nie bardzo. Nie, masz. Okej, myślę, że możemy go tu ustawić. Dobra, i teraz go weź... przerwij. Jakim cudem? Ale to było dziwne. Myślałem, że mnie nie obejmował tym swoim stożkiem, a jednak... No nic, weź może teraz go zastrzel. Go traf. Pięknie. Nasz scout na pewno niech zabije to badziewie. Ale musimy z pistoletu. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, teraz skocz no... Gdzie? Tutaj na razie. Diaz, a ciebie? Na razie tu. Teraz tu. I Overwatcha, tak o. Dobra. No i zapraszamy was, cwaniaki. O kurczę. Oj. Żyjesz, stary? Żyjesz. Jak z twoim teraz zasięgiem? Słabo. 20% to tak nie bardzo. Nie bardzo. Powiedz mi, gdybyśmy ustawili ciebie, no właśnie, nie bardzo. Trzeba by go uleczyć.
Jest, dostał 200. Tutaj oberwiemy. Ale tu możemy stanąć i zrobić overwatcha. Okej, Seed, weź ty może ustaw się tu. Troszeczkę dziwna pozycja. Ale powinieneś trafić teraz z tego. Nie? Cholera. Dobra, to weź Overwatcha zrób. Nasz scout. Może jakoś by ich oflankujemy, może tędy. Nasz heavy też, niech tędy poleci. Jest, będzie okazja do dodatkowych punktów akcji. Okej, cwaniaki ustawili Overwatcha, ale nas się tutaj nie spodziewają od tylca. Możemy przerwać im tego Overwatcha, świetnie. Wyjdziemy im w dupę, ale tak, zrobimy to jakoś inaczej. Stań tutaj. I strzel mu w pupę. Pięknie, nawet z krytykiem. Dobra, i spróbujmy to teraz rozegrać troszeczkę bardziej agresywnie. Tak jak powinniśmy, tak? Podbiegniemy. Może aż dotąd. No pewnie, co się będziemy czaić. A jak z szarżą? O. Pięknie. Pięknie, teraz egzekucja na tym. Ależ to jest satysfakcjonujące, naprawdę. Świetna mechanika. No i został nam ten jeden dupek, którego możemy już spokojnie tutaj heavy'm może podejdziemy. Chociaż też chciałbym, żeby nasze główne postaci się rozwijały. Nie wiem na ile nam przydadzą się, na jak długo ci goście. Więc może podejdź praktycznie mu pod nos. Strzel normalnie. No i pięknie. Ukon's wiping out the mop-up crews. What the? Emulsion. He didn't kill all of them. Drag marks. You sure they're alive? Dead bodies don't kick. If those gears are lucky, TACCOM should pick them up. Mm-hmm. And there they are. Let's go. No i pięknie. Chyba wszystkie skrzynki żeśmy zdobyli, tak mi się wydaje. Nawet jedna rzadka. Jakieś upgrade'y mamy. Zobaczmy jak z tymi, z levelami. Tyrone.
No ta dwójka nie dostała poziomu, ale dostał Seed. No właśnie, bo Seed miał najwięcej killi i 4 egzekucje. Czyli to w dużym stopniu zależy od tego. No ciekawe, ciekawe. To trzeba się starać mniej więcej wykorzystywać wszystkich. Dobra, to Diaz, co ty masz? Masz tu jakieś upgrade'y? Bo dostaliśmy... Aha, możemy zmienić na frag grenade, steam grenade. Szczerze? Nie wiem, czy to steam grenade na razie na tym poziomie jest taki przydatny. Ja myślę, że wrócę chyba do frag grenade. Znaczy przełączę na razie. Bo tu się jednak przydają te granaty. A lepiej zabić niż co chwilę się leczyć też. Seed dostał punkt umiejętności, tylko zaraz. Gabe, czy ty masz coś jeszcze? Nie, chyba. Seed, możemy coś wziąć u ciebie. Wzmocnienie tej szarży możemy wziąć, albo zmniejszyć jej odnowienie o 1. Tak na razie często z tego nie korzystam. Co to jest Rage Shot? Strzel zadając dodatkowe obrażenia. Te obrażenia dodatkowe są zależne od tego, ile nam brakuje życia. Aha. No dobra, może się przydać w niektórych sytuacjach, a to prowadzi też do fajnych rzeczy później. Zwłaszcza to mi się podoba, Hemorrhage, bo to jest pasywka. Bardzo silna z opisu się wydaje. Kiedy sojusznik otrzymuje obrażenia, ta jednostka dostaje dodatkowe 25% obrażeń na tą turę i to się stakuje aż 4 razy. Czyli nawet 100% można dostać. Na więcej tur może nawet. A jeśli kogoś tam położą, to dostajemy dodatkowy punkt akcji. Naprawdę mocne. No to jeszcze punkt możemy wydać. To tutaj pasywka, ekspertyza. No dobra, niech będzie. Dodatkowe krytyki. No to jest nasz scout. No i mamy dwie drogi. Sprint. Możemy trochę dalej podbiegać. Albo strzelić dwukrotnie. Przydatne strzelić dwukrotnie. Tak dla pewności wtedy możemy zabić coś. Dobra, weźmy to. Aha, no tak, nie mamy punktów na razie. To nam wyświetla, że mamy jakieś upgrade'y, tak? Do shotguna. A czy wy nie możecie? Nie, wy tego nie możecie. Czyli to jest na każdą broń konkretny upgrade. No dobra. Zwiększa nam celność. Tu jeszcze mamy. O! Plus 15 obrażenia. Świetne, bierzemy. Czy to można zdejmować później, żeby sobie przełożyć ewentualnie na inną postać? Tak, będzie można. Okej, świetnie. A Tyrone dostał co? Też zwiększenie celności. Okej. No i to by było chyba wszystko. Ciekawe, czy mogę im zmieniać imiona. Chyba nie. No ale możemy im wygląd zmieniać. To jednak są takie postaci. O, jest też imię. Change name. Wszystko możemy zmienić. Imię, nazwisko. Ale bajer. To może potem się zastanowię i coś sobie powymyślamy. Może się jeszcze pobawię z tymi zmianami wyglądu. Fajne włosy. Możemy twarz pozmieniać. No mówię, mamy bohaterów. Będziemy mieli też takie zwykłe jednostki, tak jak w X-comie. Następna misja Rough Justice. Dobra, szkoda, że Diaz nie awansował trochę, no ale okej, mamy na razie dwóch bohaterów i doszło nam dwóch żołnierzy. To zrobimy sobie teraz przerwę i zobaczymy, co przyniesie nam kolejna misja, jak się fabuła potoczy.